No i witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Ho, 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 co za spotkanie. No my bardzo często się witamy i widzimy się w kuchni, prawda? Czyli... Taki profil. Marek sprząta, gotujemy, robimy obiad, ale obiad będzie jednocześnie przepisem, powiem wam. Ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Proszę, s'il vous plaît. Proszę, s'il vous plaît. S'il vous plaît. To nazywa się pieczonką, aczkolwiek... Znaczy wiecie co, na to się mówi pieczonki pod warunkiem, że one są robione, wiecie, na ognisku, w takich garnkach pieczonkowych, czy jakoś żeliwnych. Takich żeliwnych, no. I to są wtedy takie pieczonki, wiecie, takie z prawdziwego zdarzenia. A to jest taka domowa wersja zapiekanki, ale powiem wam, wiecie ile ja znam lat? Co najmniej 40. Tak, no. Bo to jest przepis, który Marek wprowadził do naszej rodzinki od swojej babci. Nie znałaś, nie tego? Ja nie znałam tego. Rzeczywiście pierwszy raz jadłam właśnie, jak już poznałam Marka. To chyba pierwszy raz to robiła teściowa. Taką pieczonkę, taką zapiekankę na bazie kapusty, młoda kapusta. To może też na starej. Oczywiście zrobić. Nie musi to być młoda, ale my mamy akurat wersję młodą, no bo o tej porze jest ta młoda. I jest to duży plus, ponieważ ta zapiekanka pewnie szybciej troszeczkę dojdzie. Niż gdyby to była na przykład stara kapusta, nie? Już taka dojrzała, no powiem w tym sensie. Także no pięknie się prezentuje. Moje smaki, bo i kartofelki, i kapusta, i coś wiecie, mięsnego. Także przepis na pewno będzie... O, jakoś... Wiecie co, chyba że w tym tygodniu, no nie wiem czy jak to widzicie, bo mi się teraz wszystko rozjechało, ale już wkrótce będzie. O, to będzie no, przepis... No vlog widzicie, wy jesteście w piątek teraz, a... Jeszcze tam jest, słuchajcie, sałatka po drodze. Słuchajcie, teraz jest takie tempo nagrywania, większe niż jak Marzena przez szpitale była. Ja nie wiem skąd to się wzięło, czy tak jakoś podświadomie człowiek coś robi na zapas, czy coś, nie wiem. Ale powiem wam tak, nie, bo postanowiliśmy ten dzisiejszy przepis wykorzystać i nagrać, dlatego że to jest jakby dwa w jednym. Będzie to nasz dzisiejszy obiad po prostu, taka obiadokolacja może nawet powiem. No pięknie się to prezentuje, Marek jest świetny. A jak to pachnie? No i teraz to pójdzie do pieca gdzieś na godzinkę, nie? No ja myślę, że z godziny będzie, bo kartofle są takie cienkie pestyki. Wszystko jest surowe, no wiadomo, że kiełbaska. To wszystko w trakcie zapiekania będzie się topiło i kiełbasa, i tłuszcz z boczku, i tam jeszcze są inne produkty, surowe kartofelki, przyprawy. Także... No przyprawy rzeczywiście, no i będzie pycha, no ja już nie mogę się doczekać. Ale zauważyliście coś dziwnego dzisiaj we vlogu? To Marzena się z wami przywitała. Tak, ja się przywitałam. No wiecie, jak to wracamy może, albo i nie wracamy, bo tak było w sumie dobrze. Marek przejął trochę, że tak powiem, to nagrywanie, vlogowanie, ale bardzo dobrze mu to idzie. I no też zaczął pamiętać, ach, nagram jeszcze to na vloga, nie? A także się tylko uczy, nie? Uczy się, natomiast bardzo fajnie, no bo na tym to polega, pokazujemy trochę siebie. Trochę Marek siebie, trochę ja gadam o czymś, trochę Marek i tak wspólnie czasami, albo częściej, nie? Także, no, jest okej. Jeszcze wam pokażę palmę. Palmę, której dawno nie widzieliście, bo ona nie pokazywałam, a Marek nie miał na to, że tak powiem, czasu i myśli. Zobaczcie, jak ona tutaj ładnie się po ale prostu prezentuje. Ale ta mała coś pada, ci powiem. Tak, to są, ale ja ją jeszcze zostawię. Po tej stronie. No one obydwie są takie, wiesz, takie, no tutaj jeszcze odżywkę dodałam, no ta już, ale ją zostawię, bo powiem wam szczerze, że tej dużej też nie dawałam szans, jak była na balkonie, ale odkąd właśnie tam babcia Basia jej przycięła te zeschnięte listki, odkąd ona została do domu wprowadzona, to ona się tutaj dobrze trzyma i lepiej tu. Coś jakieś takie, wiesz, wieje coś? Taka pogoda jest, powiem albo wam. Albo ten wiatr rozgoni, albo przygoni. No dzisiaj było zimno. Powiem wam, że to jest teraz taka pogoda majowa, dziwna, ale początki maja właśnie takie są, że nawet w nocy przymrozki, w ciągu dnia do 15 stopni i tak znowu, nie? Także te początkowe dni maja właśnie ja bardzo często, no kojarzą mi się właśnie z takimi zawirowaniami pogodowymi. Dobrze, no to co, piec gotowy? Wrzucamy no. Zapiekankę. Na pewno wam pokażę efekt końcowy. No to musi koniecznie być. Tak. Żeby wiecie, zachęcić was do zrobienia takiej zapiekanki, a przepis znajdziecie na gotujemy. A może znacie, robicie? A no może. Słuchajcie, ja wam powiem, że jest ta pieczonka, ta zapiekanka jest też w wersji ze śledziem. Ale ja wam powiem, że ja osobiście jej nie lubię, bo śledź na ciepło to mi to rośnie, ale są ludzie, co uwielbiają. No tak, także wiecie. Rzecz gustu, o, piekarnik dał sygnał, wkładamy zapiekankę.
Marzenko. No. Ty to masz teraz fuchę, co? Przetestowane. Słuchajcie, Jaśka już przyszła na obiad. Chodzi, popatrz, jak pięknie wyszła zapiekanka. Zapiekanka. Pięknie to wygląda, pomimo tego, że widzicie, jakby taka pusta jest, myślicie, przypalona. Nieprawda, taki chip z niej powstał. Bardzo fajne, mięciutkie, bez grama dodatkowego tłuszczu. Ta pustka, kartofle, kminek. Chociaż ja nie lubię kminku za bardzo, to tutaj bardzo pasuje. Bo z kapustą się łączy dobrze. No bo wiecie, niweluje wzdęcia po kapuście, nie? Ale pyszne. No i do tego co? Biały napój, który nie jest mlekiem. No. Maślanka. No to też mleko. Ale w innej trochę formie. Dobra. Pasuje idealnie. No to jemy. Jemy, bierzemy się za jedzenie. Ty ją znasz tą zapiekankę, nie? Chyba byliśmy ze starym mieszkaniu, mi się zdaje. A widzicie, Michaćka ma zjarany nos z góry. Tak. No. Tak się załatwiła. Niestety. Tu też miałaś pod oczami, ale tu ci zeszło, ale na nosie to zawsze. Dobra. To słuchajcie, jak ja pamiętam, byłem dzieckiem, to wiecie, to były inne czasy, to wtedy matka mówiła, ściągnij tą koszulkę i ci opalać. Ile razy były plecki zjarane, a potem swędy, woda, płaty skóry schodziły. No tak było. Bardzo niezdrowe, nie? No ale kiedyś tak było. Się ludzie specjalnie sparowali tym olejkiem. Pamiętasz takim do kąpieli, do opalania? Dobra, nieważne co, teraz jemy smacznego. Teraz jemy smacznego. Kiedyś były kremy do opalania, jakiś jeden rodzaj. No właśnie. A teraz macie te kremy z SPF i do 50. Także można się chronić i nawet trzeba. Tymczasem powiem wam, nie no, muszę wrócić do zapiekanki. Pych. Dzień dobry, wtorek. Witamy się z wami z rynku w Katowicach. Ale pustego. Tu pusto. Mi się to często kojarzy, że tu zawsze coś wiecie, zawsze czasem. Jakieś jarmarki, jakieś food trucki. Ale wy nie wiecie, że to jeszcze jest rynek, bo nie widzieliście go tak naprawdę. Nie? No nie. No a co widzą? Teraz widzę rynek i raz. Aha. No zawsze coś tu się dzieje na tym rynku, ale teraz jest się wyjątkowo, bo jest jakaś taka przerwa chyba techniczna. Nie, no to myślę, że tak jest. I przed wakacjami, po świętach wielkanocnych. Myślę, że dopiero tu będzie, nie? Jakieś rodziny z Nowego Miasta, takie festyny różne wakacyjne. Także będzie się na pewno działo, nie? I niech was nie zbudzi ta pogoda piękna, bo jest dosyć chłodno, nie? Nie, w słońcu jest bardzo przyjemnie, powiem wam. No nawet nie jak, wiem. Jak wyszliśmy z auta, to ja mówię, matka, jak przyjemnie. Ale jak w cieniu, oje. No to właśnie, to Marek stwierdził, że przydałaby się herbatka rozgrzewająca, nie? Jak tak w cieniu stoimy. Czyli idziemy, no. Idziemy na śniadanie, na herbatkę rozgrzewającą. Ale idziemy na coś pysznego. Wiecie no co? Tradycja. Jak tradycja nakazuje, szybka z przeszkodami. To nie będziesz jak szuka tym razem. Jest. To Marzenka sobie, słuchajcie, wymyśliła, że idziemy ci na bułki. Ale ty sobie możesz wziąć co innego. Nie, a tam nie ma, tam są tylko bułki. No, ale inną bułkę. Ale bardzo dobre są bułki. Nie, ja też wezmę salceson. Powiem wam, dobry salceson, do tego majonezik, musztarda, ogóreczek. Rynek zaczyna już tutaj ładnie wyglądać, bo za mną piękne kwiaty się pojawiają. I żółte, i białe. Tam już ładnie to jest wszystko, tak wiecie, przyozdobione. Uwaga, a tu jest głośno. Tam kiedyś był tramwaj, przystanek, ale tramwajowy. Tak. Jak na studia chodziłem, no zanim to, się to tu... Tak, jak na studia, słuchajcie, chodziłem, to tu chodziłem na tramwaj, o. Dokładnie w tym miejscu to był tramwaj. Ja nie wiem, masz... Dobra, wszystko uwaga. Widzę, wszystko widzę, ja się nie patrzę. Zobacz, jaki piękny kwiat. Co to są jakieś... To są jakieś takie... O, matko. No nie są tulipany, no coś nie, ale ładne. Jakie śliczne. Ale mają takie liście a la kapusta, znaczy takie płatki, wiesz? No ciekawe co to jest, bo takie twardałe. Z ciekawości. Więc takie bardzo ładne kwiaty witają was na rynku w Katowicach. O, i taka piękna panorama Katowic. I dzisiaj takie pyszne śniadanko wpadło, bułka z szynką w chlebie. A u Marzenki już nadgryziona bułka, szynka z przeszkodami. Ale pychotka. Super. Dobra. Bardzo mi smakuje. No i herbatka z cytryną, nie? Krótka pogadanka na balkonie. Wstaweczka. Przycupnęłam sobie na chwilę, bo trochę słoneczko wyszło i jest przyjemnie. Chociaż powiem wam, że jakiś inny wiatr, ale nieważne. Za mną stoi sztuczny kwiatek niestety. Bo zabieram się myślą, że o tym balkonie myślę i już bym chciała, wiecie, tutaj sobie uporządkować to, wymyć, ale jeszcze sobie daję tydzień, tak żeby domyśleć i dojść do siebie. U Michasi są koleżanki, przyjechały,
no miały wyprawę też, bo w sumie tak, Michasia to jeżdża do szkoły dosyć kawałek. No i dziewczyny chciały się spotkać i no umówiły się na spotkanie, nie? I dziewczyny stwierdziły, o, dosyć daleko ma do szkoły, ale powiem wam, że póki no jest taka możliwość, to Michasię dowozimy do szkoły. Ona po prostu lubi tę swoją klasę, znają się z dziewczynami, no i kolegami też niektórymi od czasu przedszkola, więc ja rozumiem też taką zmianę później, nie? Że nagle po prostu jako nastolatka trafiasz w nowe środowisko, bo się rodzice przeprowadzają, bo się przeprowadzamy, no i z tym jest potem też taki no dyskomfort, nie? No niepotrzebny jakiś stres, i a dla nas to nie jest problem, tym bardziej, że jest taka, tak jak mówię, jest taka możliwość. Także dziewczyny siedzą, dochodzi mi tutaj, wiecie, zapach tego popcornu, bo zrobiliśmy popcorn, zrobiły popcorn, no i tak mi pachnie, oczywiście tam inne jeszcze słodkości. Ostatecznie czekamy na pizzę i Marek stwierdził, że dzisiaj miała wlecieć, czekajcie, dzisiaj miał wlecieć kapuśniak, ale stwierdził, że chyba jednak domówi sobie pizzę i też z dziewczynami będzie, znaczy one tam swoje, nie? Ale i zje pizzę na obiad, no. Ostatnio powiem wam, że ja jakoś takie smaki nie za bardzo. Wolę takie jakieś zupy, jakieś takie dania lżejsze. No pewnie to też wynika z tego, że no, z tego pobytu w szpitalu, ale ogólnie to i tak powiem wam, że jeżeli chodzi o moją dietę jako tako, czy utrzymanie diety jakiejś takiej zdrowej, no to szczerze u mnie na bakier, bo powiem wam, że ja jem wszystko. Jem wszystko, wiem, że to nie jest za zdrowe. Może warto by się było przyjrzeć temu, co ja w ogóle jem, nie? Ile ja zjadam tam tych mącznych rzeczy, glutenu, nie glutenu i tak dalej, chociaż nie jestem na nic uczulona. Ale na pewno przy chorobie mojej powinna to być dieta lekkostrawna. Na pewno mam sporo kilogramów nadwagażu, bo to też już nieraz słyszałam od lekarzy, że po prostu przy sterydach no dobrze by było nie mieć nadwagi, bo różnie to potem reaguje organizm i te kilogramy gdzieś tam przychodzą. Także a propos jedzenia i a propos diety mojej, no to no właśnie, pozostawia wiele do życzenia i ja jestem tego świadoma. No i właśnie trzeba by było coś z tym zrobić, zmobilizować się, nie? Także powiem wam, że no, tak to wygląda. A tam się dzieje w kuchni, pokażę wam. Marek stwierdził, że jak przyszły koleżanki, no to trzeba je ugościć popisowym, może nie daniem, ale napojem. Marek stwierdził, że robi lemoniadę. I właśnie jest w trakcie, jak tutaj pachnie tym popcornem, Marek. No jej, ci mówiłam właśnie. Wszystko przygotowane, sprzęty o sprzęty, brązowy cukier. Ale ładna ta cytryna. Trzcinowy. I ja wam powiem tak, to jest różnica między cytryną eko. Tak? Czy bio? Bio. A zwykłą. Mhm. No. Tu zobaczcie jaka skórka. A tu takie skórzysko jak podeszwa jest z butów. Na i te pewno mięciutkie, pachnące, pyszne są. Dobra. Ja nie lubię kupować tych zwykłych teraz. Jakoś się przyzwyczaiłem do tych bio. Pokaż tą skórkę, o, po przekrojeniu. No rzeczywiście jest dużo, bo tam jakbyś przekroił tamtą, to i tamta jest gorzka, a ta nie jest gorzka. Tak, a mnie się zrobiła aktualnie kawa w takim jakimś mini kubku, to znaczy mini. I muszę by, aha, tutaj mamy szklaneczki, to damy od razu dziewczynom na lemoniadkę. I sobie odbiorą. Lemoniady będzie pełny dzbanek, myślę, bo to zawsze tak tyle wychodzi. No i zobaczymy, przetestują, czy będzie im smakowało. Zapytamy, nie? Bo powiem wam, że dużo osób, co piło tą lemoniadę, było zachwyconych. Tak, no. Ale nie skromnie cukru, mówiąc, przecież jest cukier, Marek. Ale nie. A chcesz te? No dobra, nie, to już ci daję, nie. Czekaj. Tu jest. Dosypiemy. Tu nas jeszcze nie widzieli, Marzenko. Jak to nie? My tutaj bardzo często jesteśmy. Ale popatrzcie na to, nie kantor, nie idziemy waluty wymieniać. Nie. Tu w tym miejscu jest coś, o czym Marzenka marzy. Tutaj dalej. No nie no marzy, ale powiedział. Czemu? Naprawdę. Powiem wam, że to chodzi o to, że znaleźliśmy bar mleczny. Zresztą pisaliście też na mnie. Bo jeżeli chodzi o śniadaniową ofertę. Mów może trochę głośniej na wszelki wypadek. Tak? No.
to zobaczymy po prostu. Ja w ogóle zapomniałam, że coś takiego istnieje. Myślałam, że w ogóle już spolikwidowane są bary mleczne. No i jestem bardzo ciekawa, co tu oferują. Czy jest w ogóle taka oferta? No na pewno musi być oferta śniadaniowa, nie? Zupa mleczna? No. Dobra. Idziemy na zupę mleczną do baru mlecznego. Nie, na smaku to auta nie jeżdżą. No jestem ciekawy. Ja wam powiem, że ja kojarzę bar mleczny taki znany jest w Trójmieście, w Gdańsku. Ja nie wiem, jak on się nazywa, ale tam jest zawsze koleja. Tam po prostu zawsze full ludzi. Ale to tam też obiadowe, nie? Dobra, idziemy. O, nawet Wi-Fi jest, czyli od 9, no. Ale ludzi brak. Pusto w miarę. Śniakiem pachnie. Hmm. Zobaczymy sobie, czy jest zupa mleczna. Nie no, ja sobie przeczytam, nie? Dobra. 23 zł. Wszystko jasne. No ale smuteczek ogólnie. Słuchajcie, nazwa zobowiązuje, ale się okazuje, że nie ma tak dobrze. Ja wam powiem tak, jest oferta śniadaniowa i ale to nie można... ma tego, na czym ci zależało. Ale nie ma zup mlecznych, nie? Jeżeli chodzi o mleko, to jest tylko kawa inka. Nie, kawa zbożowa albo mleko po prostu. No pani mówiła jako kawa zbożowa, tak. Taka kawa inka, no. No i mówiła też o tym, no czy są jajka, możecie jajecznicę na oleju lub na maśle i śniadaniowo jeszcze są jakieś rogaliki z serem czy tam z masłem. A potem to w ogóle się zdziwiłam, bo tu jest bardzo dużo bemarów takich, wiecie, z obiadowymi jakimiś daniami, typu kotlety, wątróbka, jakieś takie kartofelki, zupy, żurki, więc myślę, że to jest taki bar mleczno-obiadowy. No tak jest, wam powiem, że bary mleczne mają to do siebie, że mają ofertę obiadową. Ale jest 10:30, nie? Ja, no wiesz, no ale to jest dziwne, bo bar jest otwierany od godziny 9, a już teraz kupicie sobie udko, no może ktoś zje na śniadanie. Ja wam powiem, takie klimaty dla mnie jak na śniadanie to nie za bardzo. Dla mnie śniadanie musi być śniadaniem. Czy musi być w miarę lekkie? Aczkolwiek... Nie, no, takie ale wiesz, śniadanie w stylu, wiesz, all American, ja wiem, to ale, masz niezły. Ale to nie jest, wiesz, kurczak, to nie jest jak jakiś tam... Tłuszcze, takie sosy takiego, właśnie, no, w jakichś takich, no... Nie. A mnie to zaciekawiło, rozczarowało, że nie ma zupy mlecznej. Nie ma zup mlecznych i nie ma żadnych takich kanapek, tylko chociaż... są dwa rodzaje rogal z masłem lub serem, albo... No i jajecznica tak naprawdę, taka śniadaniowa, nie? Bo widzieliście, ja wam zrobiłem przebitkę tego menu i tam była owsianka, ale tej owsianki już nie było. Nie, ona tak była. Tak samo wiecie, bo przepraszam cię, wejdę w słowo. Marek zrobił wam menu, ale musicie wziąć pod uwagę, że tam okazało się, jak żeśmy pytali, że niestety tego nie ma i tego nie ma. Nie było jajecznicy na boczku, nie? Takie stare, przedpotopowe. Jajecznicy nawet na boczku też nie było. Nie, nie było, a w menu... No i widzicie, i popatrzcie, człowiek by poszedł, ja bym chętnie poszedł na tą zupę mleczną, jak Marzenka chciała, ale nie kupicie zupy mlecznej w barze mlecznym. No. Dobra. Ale dobra, no tak to jest, nie ma co narzekać, idziemy szukać innego miejsca, tu przynajmniej idziemy chyba na świeżym powietrzu, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. No, ale atrakcja była, nie? Tylko nie do końca się ziściła. I tak z baru mlecznego przenieśliśmy się w zupełnie inne miejsce. Znane nam, bo byliśmy już tutaj, ale chyba coś wybiorę, mam już nawet na oku. Lekkie śniadanie w miarę i takie... Tak, a ja powiem wam, że nie wiem. Ostatnio tutaj brałeś szakszukę. Ale nie była dobra. Nie spasowała. W ogóle nie była, bo wiesz, przerobiona. Były takie fajnie, nie? Przerobione, no. No ale może coś innego wybierzesz. Dobra. Coś tu za chwilę wybierzemy, ale co, to powiem wam, nie wiem. Ale oczywiście, jak przyjdzie, masz nawet to wam taką pokażę. Śniadaniową pizzę. No i właśnie na tym się... Ale pizza jakoś też nie za bardzo. Bułka pszenna, jajecznica. Tyś to miała chyba, nie? Nie, tego nigdy nie miałam. Nie? Ja już wybrałam, ale tobie polecam bacon sandwich. Aha, jeszcze tu jest. Chałka, no, brzmi ciekawie. To ja w to wchodzę. Bo to mi nie smakowało, powiem. Szakszuka była słaba. To miałaś chyba ostatnio, nie? Tak, takie to typowe miałaś. Danie śniadanie. Dobra, to wpadnie teraz do mnie. A ty co? A ja biorę sobie scrambled eggs bacon sandwich, czyli to. Będzie jajecznica. To. O, to. Twoja porcja wypasiona, Marek. Tak, moja wypasiona, powiem, a jak pachnie, nie wiem jak smakuje, ale od Marzenki też niczego sobie i ci powiem, podoba mi się ta forma podania, jajecznica w bułce, nie? Aczkolwiek ja nie skorzystam z majonezu, z tego sosu tutaj, nie? Bo nie no ja też mam, nie wiem czy mnie to korzystam. Wygląda na majonez, ale... To jest ich sos, wiesz? No kanapka wygląda fajnie i... Ale która kanapka? No ta moja.
Bo twoja to jest też taki toast. Uuu, też fajny. To jest na hałce. A to jest chyba... Ale halo, proszę panią, nie robimy atrakcji wieczoru. No bardzo ładnie to wygląda. Smacznego. I aż mi po prostu uruchomiłeś też. No chyba będzie dobre. Już się zrobiłem głodny razy 7. No. Myślę, że trochę lepsza opcja niż jajecznica na smalcu. Na oleju. Bo na smalcu lubię jajecznicę. Ale tam było, w barze mlecznym było na oleju i na maśle. Albo. No, tak. To smacznego zajadamy. Spróbujemy, co to fajnego tu przyszło. Ulala. Dobra? To smacznego. Tylko, że tak nagrywać? No, właśnie tak nagrywa. Powiem wam, że tak jeszcze nie nagrywaliśmy. Po pierwsze przed nią kamerą i nie wiem, jak to do końca wyjdzie patrzeć. Jakościowo. Mhm. Widać Marzenkę. No bo ja patrzę to czerwone zamiast to zielone, nie? Nie, to jest wyłączenie nagrywania. Wiem. Także my teraz czekamy na Michaśkę, jakby ktoś nie wiedział. Jesteśmy w aucie, jakby ktoś nie wiedział. I testujemy nagrywanie z przedniej kamery. Bo jestem ciekawy, jaka będzie jakość obrazu. Nie, teflonu chyba nie ma. No jest okej. Okay. Słuchajcie, ja wam powiem tylko tyle, że bardzo dużo osób do nas pisze i to mi otwiera oczy po prostu z każdą wiadomością. Marzenka obsługuje YouTube'a, to powiem wprost, a ja obsługuję Instagrama, wiecie. I jak piszecie, ile osób choruje na tą chorobę, co Marzenka, to jest po prostu szok. Albo bliscy wasi. I ale piszecie, tak. Rozpisujecie się, po prostu to jest niesamowite, że tyle nas, znaczy nas, no ja tu się, no poniekąd też, no bo poniekąd wiecie, no. Jak ktoś w rodzinie choruje, to ta reszta rodziny też choruje, jakby nie było, nie? No oczywiście, wiesz, tak jest. Jakoś no, to przekłada. No bo to nie ma innej opcji. Także to jest naprawdę... Cześć, chodź, jedziemy. Pod dużym jestem wrażeniem, że się otwieracie, że piszecie i myślę, że warto się odzywać, pokazywać i pokazać światu, że jest nas coraz to więcej. To nie jest dobre, bo wiadomo, że nie jest dobrze, że nas jest coraz to więcej, ale trzeba się pokazywać, bo jak się będziemy ukrywać, to wiecie, co będzie? Jedno wielkie... No, wiadomo co. I ja powiem jeszcze tak, że... Dzień dobry. Te komentarze, to co piszecie, właśnie tak jak Marek mówi, czy na Instagramie, czy na YouTubie, to jest znowu, powiem wam, taka wspólna forma terapii, takie wspólne podnoszenie się też na duchu i takie wsparcie. No. My nie spotykamy się ze sobą, ale te słowa, które piszecie o przebiegu waszej choroby, o waszych przypadkach... I to wiecie co, jeszcze serdecznie to, to nie są takie, wiecie, takie gadki dla gadki, pisanie dla pisania, bo te osoby wiedzą, o czym piszą. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Wiesz, no też, że faktycznie na to chorują, no bo to, co... Opisują sytuację taka, jaka jest, a ktoś, kto na to nie choruje albo nie miał do czynienia z tą chorobą, to do końca może nie wiedzieć, jak to funkcjonuje, nie? I będzie jakimiś takimi sloganami rzucał. No tak, dlatego no, to jest też cenne i wartościowe, ja uważam, żeby się po prostu dzielić. Ja otworzyłam się tak no, po wielu latach, ja w ogóle sobie nie wyobrażałam, że ja kiedykolwiek powiem na YouTubie o tym, co mi jest i tak dalej, ale sprawy się tak potoczyły, a nie inaczej i stwierdziłam, że będzie to też dla mnie taka forma właśnie wsparcia. Ja wiedziałam, że wy będziecie mnie pocieszać i tak życzyć wszystkiego dobrego. A to nie jest pocieszanie, to jest wiesz, pocieszanie jest wtedy, jak to nie jest szczere. Ale nie, ludzie piszą dużo zdrowia. No wiesz, takie po prostu takie dobre słowo też do ciebie dociera. Takie naturalne jest, nie? A drugi aspekt tego, że ja się podzieliłam, że no pokazałam to, na pewno będą, wiecie, osoby, które to skrytykują, no i też się jakby no, z tym liczę. Słuchajcie, bólodupcami się nie przejmujemy. No, bo po co to gada i tak dalej. Będą. Nieważne, ale ja po prostu też to mówię po to, żeby taką społeczność też zbudować w sumie. Ludzi, którzy, no może akurat w moim przypadku to stwardnienie rozsiane, ale ogólnie na choroby przewlekłe cierpią i a szczególnie tu akurat no, na stwardnienie rozsiane, bo z tym się mierzę. No i to jest właśnie dla mnie też forma terapii, takiego wsparcia, takiego zobaczenia, jak inni sobie z tym radzą na co dzień, w różnych sytuacjach i tak dalej. Także no właśnie pod tym kątem też tu się wynaturzam. No. A wynaturzam. No i ja uważam, że trzeba o tym mówić. Po prostu no. Trzeba o tym mówić, bo tak jak mówiłem w poprzednich vlogach, o tym się bardzo mało mówi. I to no. Jest chyba duży problem. I powiem wam, że to dla mnie nie jest problem, bo kiedyś też pojawił się taki komentarz, no, że teraz to tak wstyd się przyznać, że się na coś choruje, wstyd. No, no z jednej strony na pewno to nie jest nic takiego, żeby się kurczę chwalić, nie? No sorry. No ale choroby się nie można wstydzić, bo tak. To się nie wybrało tego. To nie jest twoja decyzja, wiesz, świadoma.
No nie, no właśnie, więc przed tym, dlatego, że nie wstydzę się swojej choroby, no po prostu nie, no wiadomo, to wiecie, są takie schematy zawsze. Najpierw jest to odrzucenie, nie, najpierw jest takie pytanie, dlaczego ja, potem jest odrzucenie i nieprzyjmowanie. U mnie w rodzinie są osoby, które do dzisiaj jakby podważają to, czy ty na pewno jesteś chora, a może ty jesteś zdrowa, a może ty już nie musisz brać tych leków, nie? No, teraz już pojawił się rzut kolejny, więc no. Ale też są takie osoby, które zaprzeczają, wypierają właśnie, nie, że ta choroba jest. No a potem co? Co masz zrobić? No potem jest ten trzeci etap, kolejny, akceptacja. No i jakieś takie, wiecie, wejście z tą chorobą w życie codzienne, zaakceptowanie jej, pomimo tego, że jej się nie chce, nie? No, ale ten balast trzeba przyjąć i z nim się idzie już dalej, nie? No, są gorsze, lepsze dni. Znaczy, jak się zaakceptuje, to się lepiej żyje, łatwiej. No, na pewno. Jak człowiek nie zaakceptuje, to się zaczyna z tym męczyć i dusić. No właśnie, nie? I jest jeszcze gorzej może. Dobra. To jedziemy. Wrócimy na pewno do tematu, jedziemy. Ale takiego nagrania jeszcze nigdy nie było. Tak, bo dobrze. Czas nas goni. Czas nas goni. O, a proszę, tam z tyłu księżniczka siedzi. Dzień dobry. Ale jak ładna, jaka ładna fryzura. Słuchajcie, wy często, gęsto piszecie, że Michasia bardzo ładnie w tej fryzurze wygląda i to jest coś nowego. Ona, ja wam powiem, że wczoraj oglądałem tą fryzurę, tak się przyjrzałem dokładnie, tu się patrzę, to ona mi przypomina tak lata 30, nie? Tak się wtedy kobiety przestały. Nie, no coś ty wymyślił. 30 to były takie fale, takie krótkie włosy. Ale takie... też tak spinały te koki, loki. Nie, takim, taką klamrą nie. No bo takiej klamry wtedy nie było, bo taki stepu nie było. Dobra, wiecie, jak to facet, nie? Dobra. Kolor zielony to zielony. Nie, a, dobra, jedziemy. No popatrzcie, nas dzisiaj wywiało gdzie? Na stare śmieci. Tu nas jeszcze nie było w tym miesiącu. No, idziemy do Marzenki. Część z was może kojarzy te wnętrza. Dla części to będzie coś zupełnie nowego. I stwierdziliście, co się przeprowadzili. Nikt się nie przeprowadził, a Marzenka co tu robi? Dzień dobry. To nie działa. Baterie trzeba dać. Ale jeszcze mam jedną misję do sprawdzenia. To jest taki śliczny... O, to nawet na odcinku gdzieś u Michała się było. Tak? Kotek z karbonka. Ale chyba... No to Marzenko, musisz coś tam wrzucić. Pustki. No ale jest śliczny trochę. No bardzo ładny. Kolorowy. No, piękny. W ogóle ta półeczka też jest fajna. Myśmy myśleli, powiem wam, że... Bo Michasia też u siebie teraz w pokoju, ona ma tak pusto nad tym biurkiem w sumie. No i tego typu... Właśnie taka półeczka jakaś nietypowa byłaby fajna. Ona sama też o tym myślała, ale na razie wiecie, nic znowu nie wpadło nam w oko, nie? Ale ten hashtag też wielu z widzów się... Można było odświeżyć, znaczy no, w sensie przenieść. Podobał i to wam powiem, to jest mieszkanie już z historią. Ono jest z duszą, nie? No, jest bardzo dużą. Bardzo, bardzo wiekową duszą, nie? Bo w sumie jak tu... Ale bo, tu się bardzo pozmieniało. Ja widać was, nas? Ciebie widać. Chodzi o to, że tu to jest związane mieszkanie z rodziną Marka. Bo tutaj w sumie trzy pokolenia, tak? Babcia. Mama. Cztery. Twoja mama. Ja. Ty. Michasia. No. Także cztery pokolenia w tym mieszkaniu. I tu jest kawał historii też, powiem wam. Jest to mieszkanie... I kawał gratów, jak widzicie. Tak, które aktualnie, wiecie, no, my z niego tak korzystamy na zasadzie takiego, no, miejsca przechowywania, tak powiem. Także jest to też dla nas takie bardzo fajne miejsce. Natomiast no wiadomo, że tu nie przebywamy na co dzień, nie? Tu są tylko takie sytuacje, jak trzeba przyjść, trzeba coś zostawić. Jak na razie, trzeba pomalować. No, natomiast osobną kwestią jest to, żeby trzeba było, no, bo są pozostałości. Tu na przykład był napis Misia i ja. Neonik. Neon, także... A zostały on... dziury. Zostały dziury. Ja pamiętam, że tą tapetę... czekaj. Tapetowaliśmy chyba z tym łóżkiem, jak nie, robiliśmy? Nie, łóżko... Nie, najpierw było łóżko, bo... Bo łóżko, które tutaj... Była różowa tapeta. Tak, które tutaj się znajduje, to jest, słuchajcie, łóżko własnej roboty Marka. No i tam są też jakieś zabawki, jakieś, wiecie, jeszcze... Jest cała przechowalnia pod spodem, cała powierzchnia tego łóżka. Tak, no bo wiecie, mieszkanie jest w sumie małe. I no tu staraliśmy no, się... No, to bym dyskutował. Dobra, nieważne, zaraz powiem jeszcze. Ale jest w sumie dosyć małe i wiecie, na takiej przestrzeni 47 metrów trzy osoby, które wiecie, no mają różne graty, rzeczy, ciuchy, sprzęty, no muszą to miejsce też sobie wygospodarować. No i na przykład łóżko Michasi było też jednocześnie takim i jest takim magazynem. Ja wam pokażę. Ale to są same zabawki. Niektórzy kiedy to, były? Bo nie dostaje się tutaj tylko tak, ale wiecie, odsuwam sobie. Jej, pamiętasz tę zabawkę? On gada, on żyje. Ferbi. Ale baterie trzeba mu dać. Ale nie, on chyba już nie działa. Bo baterie są już... Jej,
Ale tu kiedyś był hiciol ta zabawka, nie? Uszami rusza, oczkami. Ty, ja go jak wezmę. Były dwa, to gadały. A Michaś miała drugiego. Miała, to one się komunikowały. Dobra, nieważne, także no, widzicie. Wracamy do... A to jest w sumie pokój Michasi, nie? No. A ja wam, wiedzą. A ja wam jeszcze powiem... Ja go biorę, ja chcę go zreaktywować. A ja wam jeszcze powiem, że za mną widzicie dużą szafę i ta szafa nam służyła wszystkim, całe trójce. To były ciuchy, magazyn, wszystko w jednym. I ona naprawdę dużo zmieściła. Ta szafa no. Jest po prostu rewelacja. Ja wam powiem... I to jest zwykła szafa z Ikei, nie? Tak. I no, częściowo przerobiona. Nie no, tu jeszcze jest dobudowana przez stolarza jeszcze... Ja, stolarza Marka. Stolarz tylko dociął drzwi. I patrzcie, jakie fajne miejsce na deskę do prasowania, nie? Ona już jest wysłużona, ja wiem, no, ale ja ją jeszcze sobie zostawiłam. Tutaj mnóstwo miejsca do przechowywania. No, ja wam się nie wstydzę pokazać, bo tu jest porządek. Patrzcie, gdzie ja książki trzymam, nie? Świeczka z chrztu chyba jeszcze obniemy. O, Marek, to twoja chyba jakaś nie też. Nie, ja się przyda od nowego roku szkolnego. Możesz jej nie denerwować. Słuchajcie, to jest naprawdę, jak ktoś fizyki chce się nauczyć, to jest jedna z lepszych książek, jaka w ogóle pojawiła się kiedykolwiek na rynku do fizyki. Żarcisz. Tu jest wszystko tak opisane. O, na przykład tu są ten pole magnetyczne, nie? Tak, tu niektóre są, wiecie, ciężkie tematy, ale niektóre są tak banalnie opisane, naprawdę coś świetnego, no. To biorę. A wiecie, co ja zawsze lubię? I ona jeszcze ma fajny zapach. Biorę ją. Nie, no daj spokój, niech tu leży. Nie. Biorę. Także, zobaczcie jeszcze te zdjęcia, które były na naszych półkach. To można tam postawić przecież. No. A patrz, jaki tu Marek błyszczukuje. Jaki tu Marek, jaka Michasia malutka. Marzenka, no. Jaka młoda. Ale czekaj, tu byliśmy w Gdyni, nie? Chyba tak. To jest Gdynia. A to gdzie? A to jest jakiś park rozrywki i nie wiem. A to jest tam, ogrodzenie. Nie. W ogrodzie to jest. No, na zamku robione. Dobra, także zobaczcie. Ja w ogóle chciałam powiedzieć o tym przechowywaniu, że właśnie w takim mieszkaniu mamy całą szafę zabudowaną i tu mamy, wiecie, przechowalnię. Zasuwacie... Ale ja wiesz, nie wiem, czy sobie bluzy nie wezmę. Teraz jak patrzę. Tylko czy ona. A nie, ona nie jest na zamek. A ta jest ładna. Ale już nie ma miejsca. Ale jeszcze wam coś pokażę, a propos ciuchów. Nie, otwierają, zamykają. Wszystkie koszule Marka. Kiedyś po prostu to był koszulomaniak, nosił tylko koszulę. Natomiast teraz się przerzucił na t-shirty, na bluzy. No i powiem wam, no naprawdę jest bardzo dużo miejsca, nie? Bardzo dużo miejsca. Ale pustki jakieś, pani Marzenko? Nie pustki, ale wiecie co wam pokażę? To jest też taka rzecz, którą ja odziedziczyłam po mojej takiej przeszywanej babci. Normalnie, ja nie wiem czy to może, wiesz, było od kogo? Tych. Z zakładu pogrzebowego? Nie, niekoniecznie. Może, ale jest to taki typowy cylinder, nie? No. Robicie... Ale jaki on ładny jest. No. I tu ma też jakąś metkę, słuchajcie. A, no rozmiar. Ale o, 55, to nam nie będzie za ciasne. Ale zobaczcie, tu jest marka. Tak, i tu są do tego, słuchajcie, rękawiczki. I jest nawet taka mucha, nie? No, tym cylindrze. Ja nawet coś nagrywałem. Tak. Na kanale. A nie byłeś ty na jakimś tym? A wiesz do czego? Teraz wyglądasz jak taki kabaret Olgi Lipińskiej. Tam też występowały takim... No właśnie. A i oni taką fajną piosenkę śpiewali. Starsi panowie? Nie. Nie. Na, 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 na. Albo przynajmniej śmiej. O, no i właśnie. Takie rzeczy tu się kryją w tej właśnie szafie. No i... Także jeżeli chodzi o przechowywanie i takie... znalezienie miejsca, zabudowa ściany, no trochę nam zabrała spokoju na szerokości, no ale dzięki temu zyskaliśmy na naprawdę, tu mieściliśmy się wszyscy, Chyba tu jeszcze jest oświetlenie całej góry, żeby było jasno do nagrań. Tak, ale teraz to już nie działa, nie? Ty! Pan Grinch! Kojarzę go. Ty, poduszki! Też można je znowu wziąć na balkon. Naprawdę, wiecie? No, to też może być bardzo zgubne, nie? Tu coś no i potem i nie wiesz, co coś. Masz w ogóle. I potem nie wiesz, w ogóle, jest, ja już gadam. Ale to biorę, wydawnictwo naukowe PWN. Bardzo fajna książka. No, to jest świetna książka, powiem wam. Jedna z lepszych. Poleca fizyk. No, także my czekamy na Michaśkę, da znać i jedziemy. Marzena się dzisiaj obłowiła, wzięła sobie Fergiego i... A jeszcze co znalazłam. O. Jak myślicie, co to jest? Tylko to muszę umyć, nie? No, tu chyba Miłoszek zostawił, także... No, albo Hania. Albo Hania, jak sobie bardziej tu mieszkali. Bardziej Hania niż Miłosz. Tylko to muszę wymyć, nie? Bo... Przecież Miłosz tu był na tym mieszkaniu. No pewnie,
nóż. Ale był za mały, żeby używać tego talerza. No, on jeszcze wtedy nie był taki, wiecie, manualnie, że tak powiem... Komunikatywny. Nie, no, że samodzielność jedzeniowa to u niego się jeszcze też dopiero kształtuje, klaruje. Dobra, to będziemy się zbierać, nie? Tak, czekamy. A tu proszę. Widzicie Marka w całej okazałości. Dzisiaj ciepło. W związku z tym krótkie spodenki. O tym lustrze też tyle razy mówiłam. A, lustro. Ja wam powiem. Tego lustra mi brakuje na nowym mieszkaniu. I to też na jakby się dosunęła do lustra. Wiele razy psioczyłam na to. No bo wiecie, no widzicie się. Ja wiem, że no kształty są jakie są. No ale się widzę przynajmniej, nie? W domu, a tam tego nie mam, nie? Mam po prostu lustro z toaletki, które dotąd. No i koniec. Nie. Taką miniaturkę bym zrobił, fajnie by wyglądało. No, bardzo fajnie, tylko o tym lustrze musimy pomyśleć. Ja już miałam takie wizje, że i też to w komentarzach pisaliście, żeby na przykład kupić sobie takie przenośne lustro, jak są w Ikei, takie wiecie, ono jest no od i postawić. Cyk, składasz, możesz sobie je trzymać rozłożone, możesz je złożyć i za firanę dać koło deski do prasowania. No i... Ono by tam mogło stać w tym kącie przy tej zasłonie. Właśnie, tam by mogło stać... Albo po co tam? Tam jest bez sensu. Tu, przy toaletce by mogło no stać. No i o czymś takim chcę pomyśleć. Muszę poszukać, wiecie, jak już trochę moja głowa zejdzie z obłoków na ziemię, że tak powiem, to pomyślę. No ale lustro też tu i ono, oprócz tego, że spełnia takie funkcje, że się przejrzycie, to też powiększa przestrzeń. No to jak to lustra, nie? To każdy... Większość chyba wie, że taką ma funkcję w pełni lustra. Dobra, no i ale w ogóle... zobaczcie, jak tu jest dzisiaj jasno, ja wymieniłem żarówy na takie porządne, bo jak ja tu za Instagramem mówiłem, jak zgaszę światło, popatrzcie, jak marzenka jest. Ciemność, nie? A jeszcze tam się świeci, to wyobraź sobie, jak już tam zgasimy. Ogólnie wam powiem, to jest ciemne mieszkanie, no bo ono jest mieszkaniem takim w podwórzu. To jest taka... Ładnie się na to mówi w Warszawie, że to jest oficyna. A u nas w placu. No w placu, no. Czyli taka kamienica, wiecie, boczna, że tak powiem, wewnętrzna w placu. A historia takich kamienic też jest taka, że zawsze w tej frontowej mieszkali właściciele, tak? Magnaci na przykład. A tu służba. A tutaj służba, no tak, pracownicy i tak dalej, nie? W tych tylnych domach tak zwanych. Dobra, bierzemy się. Tak, bierzemy się. Jeszcze mały obchód dla tych, którzy nie znają. Tu była nasza, tu jest w sumie nasza kuchnia, a ładnie doświetlone teraz. Przy tym, słuchajcie, przy tym blacie było tyle nagrań na kanał Michasi, że głowa boli. Wszystkie początkowe filmiki, które nagrywaliśmy, to właśnie tu. A ja wam zdradzę jeszcze jeden sekret. Mianowicie tu stała kamera. Wtedy byśmy nawet nie używali jako takiej kamery, tylko właśnie takim telefonem jak, no nie iPhone. Innym nagrywaliśmy i mniej więcej był taki kadr. Tu były challenge nagrywane i różne inne odcinki. Tak, bo jest ciepło, niech się wietrzy. Jest ciepło i żeby tu bo taki zaduch jest. Przewietrzyło się. Zaduwa tak, otwarta, tak. Się wietrzy. No bo wiadomo, jakbyśmy ją zamknęli, to by zaśmierdła i był amba. Ale mam nawet kwiatuszka fajnego tutaj żywego. Żywy? A to jest też w domu. To jest ten pieniążek, czy tam drzewko szczęścia. I powiem wam, że on jest, dzisiaj go podlałam, rzadko podlewany, ale to jest właśnie też dobra cecha tego kwiatuszka, że on nie musi być często podlewany, bo on ma mięsiste liście i on tych liścia zatrzymuje sobie też wodę, nie? Także i tu takie ładne, malutkie powypuszczał, także nawet mu służy, na oknie stoi i tak zawsze jak przychodzę, to się z nim witam. To ja już nie wiedziałem, że ty, Marzenko, z kwiatkami rozmawiasz będąc tu. Ha, 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 ale wiesz, że mówią, że z kwiatami można rozmawiać. Wiem, moja babcia miała tę teorię. One tak rosną, tak się odwdzięczają. W ogóle, że kwiaty tylko rosną u dobrych ludzi. I takie to teorie. Dlatego ten padną. Wiecie. Dzięki. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. No takiego ścierania to się dzisiaj nawet nie spodziewałem, powiem wam. To się kryje w tym toście, to za chwilę wam pokażę. Ale póki co, zobaczcie, są marzenki dobrego. Przyłapana na jedzeniu, co? Ale jakim? Ale powiem wam, że za mną chodziło właśnie jakaś zupa mleczna, jakaś maślanka. Zresztą no po to chodzimy, nie? Szukamy mlecznych barów. Tak, i to jest, słuchajcie, śniadanie typu jak z baru mlecznego, można powiedzieć. Bo o jest, nie! No, ale w sensie, wiesz, owsianka. No wiesz, to by było podane ja, inaczej. Nie, nie chodzi o kwestię podania, tylko o to, co to jest. To jest owsianka. Tak, owsianka. A tu pasta jajecza, to mi się też kojarzy kiedyś z dzieciństwa z barami mlecznymi.
A myśmy robili pastę jajeczną, nie? Jest nawet przepis na to. Ale powiem wam, że bardzo fajne, nie jest za słodka, bo ja nie lubię takich, wiecie, bardzo słodkich śniadań. W ogóle śniadań słodkich nie lubię, ale ta owsianka jest bardzo dobrze dosłodzone, że tak powiem, wyważone to jest i te owoce też robią swoje i do tego jest taki mus malinowy. Ale wiecie co, póki co to ja tylko słyszę, co to jest, ale a jeszcze nie miałem okazji go spróbować. Marek, pół na pół, jedziemy. Nie, pół nie zjem, ale spróbuję na pewno, muszę spróbować. Bo mnie jeszcze kusi ten, ta pasta jajeczna. Ale Marzenko, spokojnie. Ale słuchajcie, w tym bloku to się okazuje, że my tylko po prostu chodzimy i jemy, nie? No ale ludzie jedzą. No tak, każdy człowiek średnio dziennie je 4 posiłki. Aczkolwiek my tu akurat wersję śniadań teraz pokazujemy, także, ale jest to przepyszne. Także bierzemy się za jedzenie smacznego. Ja wam jeszcze pokażę potem w odsłonie, co się kryje. No i jesteśmy tutaj pierwszy raz, nie? Tak. Nie byliśmy tutaj nigdy. No i w sumie tak trafiliśmy. Pomimo tego, że ścisłe centrum. Szukaliśmy, kluczyliśmy, bo musieliśmy mapę włączyć. Ale gdzieś tam wyczytałam, że jest takie miejsce w Katowicach, no to idziemy, nie? No jak to pachnie ten mój tost. Dobra, Marek, bo już przecież... Jem. No i przyszedł ten czas, słuchajcie, żeby spróbować tego tosta, ale powiem wam, że po pierwszych kęsach jestem, no nie że rozczarowany, ale to wczorajsze było dużo lepsze. Było takie wilgotne, mokre, fajne, a to jest dosyć suche i mi to nie podchodzi za bardzo. No bo to są tak trzy chleby tostowe, tak przełożone cheddarem, zapieczone, beszamel też. I za suche to jest. I szynka, może jakiś sos by się przydał, nie? No ale powiem, że ładnie to wygląda. Nie, wygląda ładnie, ciekawie, ale smakowo, wiecie. A ja zabieram się, zobaczcie, owsianka zjedzona, już więcej nie dam rady, czekajcie, bo tak nie wyostrza mi zupełnie, nie lubię tego trybu filmowania, chyba nie będę tak nagrywać, bo tu nic nie widzicie teraz tej bułki, także... To jeszcze przełącz, Marzenko. Nie, nie przełączę się, bo musiałabym wyłączyć znowu te ceregiele, także smacznego. Smacznego. Marek montuje filmik dla Michasi. Marek jeszcze nie montuje, Marek dopiero się przygotowuje, bo gdyby montował, to by miał... Słuchajcie, wiecie ile te sławki mają? Tyle co, ile, no właśnie, praktycznie tyle co kanał i zobaczcie co się z nimi dzieje. Całe się rozleciały, ale ja je po prostu kocham, bo one w ogóle nie uciskają na uszy, a Marzena ma takie homofony. Jakie homofony, proszę bardzo. I strasznie uszy mogę ci użyczyć, fajnie się naprawdę. Ta sama marka, ale zupełnie przepaść. Marek jak zwykle marudzi, idziemy na balkon. Proszę, malinki, jak ta lala. One jeszcze nie są wsadzone, one jeszcze tylko są włożone, wiecie, w tych pierwotnych doniczkach. To jest akurat, ach, ta złota malinka, aha, a tutaj tradycyjna, poczekamy, Michasia sobie zasadzi, przesadzi, Polka, a ta, a też ma inną nazwę, malina, Golden Queen, ooo, złota królowa, także czekają na zasadzenie, po drodze mijamy coś plastikowego, na stole proszę, jak ładnie goździki, one już tu są naprawdę długo, wam powiem, trzymają się jak ta lala. I teraz wchodzi ona. O kurczę, ale słońce, jak pięknie. My tu mamy, słuchajcie, na balkonie o tyle fajnie, że wieczorkami, bo jest już no, prawie 20, mamy stronę zachodnią i tu pięknie słońce nam świeci. Widzimy ten zachód słońca, ale powiem wam, że jak jest, no bo mamy maj, tak? Majowe wieczorki są jeszcze chłodne, ale zapraszam. Ale okulary mi się przydały. Nie, no jest przesadę. Ja zawsze zakładam okulary. Ale jak już są czerwcowe, lipcowe, sierpniowe wieczory, to wiecie, tu trochę przygrzewa to słońce. Ale w maju nie? Też Marzena, w tamtym roku było ciepło. No ale wiesz, no na razie nie mamy takich, nie? Jeszcze tych. Jeszcze ma takiej fazy, powiem wam. Ale jest przyjemnie, jak tak wiatr. No, fajnie się siedzi, nie? Ja mówię tak, Marzena, kiedy to było? Przedwczoraj, nie? To siedziała tu chyba przez 2 godziny. Nawet na Instagramie pokazywałem. Ja nie wiem, mi tu by tak było zimno. Nie, było przyjemnie. Ale ja wtedy miałam... Było chłodniej, ale miałam długi rękaw i naprawdę było przyjemnie, nie? Ja się cieszę, że po prostu tu jest taka otwarta przestrzeń, bo przez lata nie mieliśmy tego. I tak naprawdę z poziomu tak jak siedzę... Co robisz? O, widać mnie. A, bo nie było go widać. Sorry, widać tu. No to z poziomu takiego, wiecie, jak siedzę, to patrzę na zielone korony drzew. Ale i tak, słuchajcie, tutaj te bloki, znaczy te bloki, bo to nie jest, one takie, są specyficzne, że są też takie mieszkania tu powtarzalne w tych blokach,
Ale niektórzy mają taki słaby widok, mają od razu blok w blok, nie? To jest najgorsze, no to zależy, co może być. Jaka jest lokalizacja, no wiesz co, no innym się to podoba, no więc każdy wybiera to, co lubi. Niektórzy lubią na przykład moje mieszkanie bardzo słoneczne i biorą, wiecie, wschodnio-południowe. Ale ja wam powiem właśnie, co do tej słoneczności mieszkania, to ja uważam, że lepiej mieć tak, jak my mamy. Bo jak przez cały dzień słońce rąbie komuś w okna, to jest niby fajnie, nie? Ale to ma tyle minusów wbrew pozorom. No, dla nas by to było minusem znowu też, bo wiecie, no jakieś nagrywanie, wszystko ci się odbija, nie? I szczerze mówiąc, to ja zauważyłam też naszych sąsiadów, którzy mają w ciągu dnia też zasłonięte żaluzje, żeby po prostu, no w ciągu lata to chodzi na pewno też o to, żeby tak się mieszkanie nie nagrzało, nie? No i tak się nagrzeje. Ale też po prostu na przykład rano, nie? Kiedy cię budzi takie po prostu słońce? My tak mamy, słuchajcie, nas właśnie budzi słońce i Marzena jak mi osłoni w sypialni okno, a ja tam jestem tak na lewym boczku, to taki szczał świata dostaje po prostu w oczy i już ty już się budzisz tak. Także my siedząc sobie tu na balkonie jeszcze rozważamy, dyskutujemy, pytacie, a propos właśnie choroby, pytacie też, pojawił się taki wątek, no córki, jak Michasia. Daję, może przyszłam, żeby ci ręka nie bolała, no. Dlaczego? Nie wiem, by ci ręka bolała. Tak? No i pytacie właśnie o reakcję Michasi, o... Właściwie to, szczerze powiem, myśmy nie rozmawiali z nią na ten temat, tak, żeby usiąść przy stole i teraz, wiesz, mama choruje. Nie, no Michasia o tym wie, ona, ale to jest tak ona naturalnie wyszło. Ona jak gdyby już weszła w to, tak jak myśmy zaczęli z tym żyć, tak ona zaczęła, ona miała niespełna 2 lata, no i odkąd się zaczęło to leczenie, to po prostu ona wie, że... Ona z tym żyje. Ale ona na początku, wiecie, no wiadomo, takie małe dziecko nie ma świadomości i po co ja mam ją informować o tym, że jestem na to i na tamto... palimy. Ktoś się spieszy. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że po prostu u nas to przyszło naturalnie. Ona już teraz wie, ona jest świadoma tego. Tym bardziej po pobycie w szpitalu. Jeszcze bardziej, co to za choroba, jaka to choroba, że ja się leczę, że ja przyjmuję leki. No bo widzi, nie? Bo po prostu to widzi, nie? I to jest no u niej na tej zasadzie. W żaden sposób ja tam nie chcę po prostu, wiecie, na ją wpływać na tej zasadzie, że wiecie, ja siadaj, jestem teraz chora. A teraz ci powiem. Jestem teraz chora, także musisz to, uważać na to i na tamto. Nie, po prostu życie toczy się swoim rytmem, żyjemy na. A to by nawet sensu nie miało. Naturalnie, prawdziwie nie ma żadnego stresu, czy tam po prostu obarczania, bo dla mnie to by było takie obarczanie odpowiedzialnością, czy odpowiedzialnością, no. Świadomość musi być, bo i ona wie, ale nie na zasadzie takiej, wiecie, że teraz to jest obciążenie, bo matka jest chora i po prostu no i co, nie? Nie będziemy to, tamto, siamto, owamto, nie? To, że ja muszę na pewne rzeczy uważać, to ja muszę uważać i być świadoma tego i jakby z tym się liczyć. Aczkolwiek to nie jest tak, że ona jest, powiecie, no... A czemu? Ja bym powiedział wszystkiego, tak, że wszystkiego odizolowana. Ona po prostu uczestniczy w naszym życiu normalnie, nie? Znaczy ona się wychowała w tej chorobie. Tak. Przy tej chorobie, o może tak. Przy tej chorobie, nie w tej chorobie, tylko no przy tej chorobie. Od małego, dorastała, nie? No i do niej to jest takie naturalne. Wiecie, to tak jest, każdy tak ma dorosły, znaczy każdy człowiek tak może, jak w jakimś środowisku się wychowuje, to się po prostu do niego przyzwyczaja. A to też jest ta choroba, jakieś tam do niej środowisko, no bo czy te w czas, te wyjazdy, czy to, że lek trzeba brać, że nie tak, opalamy się. Tak, ja muszę pamiętać o tym leku, że unikamy słońca. No i to takie naturalne jest. Takiego plażowania typowego, bo my w ogóle nie plażujemy, no po prostu też z tego względu, że nie lubimy i ze względu na to, że jest choroba, nie? Znaczy ty nie możesz ze względu na swoją chorobę, a ja nie mogę ze względu na żylaki. No, na swoje dolegliwości. I po drugie, po prostu my nie lubimy, nie? Leżeć plackiem. Po prostu a mnie to w ogóle mierdzi, no mnie to mierdzi, no ale to... Wolimy chodzić, spacerować, ja podziwiam zwiedzać. Te osoby, co wiecie, tak potrafią się położyć na plaży. Moja mama taka jest, no już teraz nie. Ale kiedyś, jak była młoda, ona, słuchajcie, potrafiła wyjść rano na plażę i ściągnąć na obiad dopiero. Ja bym chyba tam dostał, wiecie czego, no nie powiem tu na wizji. No ale to zależy od osoby, także no, każdy ma inne podobanie, nie? Co innego, każdy może co innego też, więc jeżeli jesteśmy świadomi tego, czego nie możemy, no to po prostu nie będziemy tego robić, żeby sobie nie pogorszyć stanu zdrowia, także... No to byłoby sensu. Właśnie odpowiadając na wasze pytanie, bo w komentarzach się właśnie pojawiły, a co Michasia na to, a jak z tym Michasia, a jaka była reakcja Michasi i tak dalej, no po prostu to, tak jak mówię, Nie było reakcji. Tak, bo ona po prostu od początku jakby to wchodziło i ona by dorastała z tym i no, no świadoma choroba jest. Choroba się pojawiła, jak Michasia w ogóle miała zero świadomości praktycznie, bo półtora roczne dziecko, jaką ma świadomość? No, nie wiem, no jakąś tam może i ma, ale gdzieś tam się zapisuje, nie? W takim wieku się chyba nie zapisuje taka informacja. Także tyle odpowiedzi na pytanie. W ogóle, no, często też, jeżeli chodzi o
bo nieszczęsne twoje prawo jazdy, wiesz? No, no, także to już temat, który jest, temat rzeka. Słuchajcie, ja mam tylko tyle. No i teraz, no, ale już nie będę nazywał tych osób, ale to jest tak. Ale czemu? A, bo to bez sensu. To jest tak, jak Marek nie jeździł, źle, że nie jeździ. Jak Marek teraz powiedział, że chce spróbować. Oj, nie, nie próbuj po tylu latach. Nie, nie, nie. Tak, bo były takie gadki też. Obradzanie. Że nawet, nie, po tylu latach to już lepiej nie, bo ty w ogóle jeździć nie umiesz. No i wiecie, i to jest takie wieczne szukanie problemu, ale ja po prostu, wiecie, ja mam szerokie plecy jak kaczka, wszystko spływa i tyle. A ja mam też na to zdanie. To znaczy tak, byłoby to na pewno wygodne, byłoby to, no, praktyczne, byłoby to w takich sytuacjach właśnie bardzo pomocne w organizacji życia codziennego, ale po prostu ja uważam, że nic na siłę. Jeżeli po prostu osoba nie jest przekonana, jeżeli ktoś ma jakieś tam, nie wiem, blokady, obawy, właśnie takie wieloletnią przerwę, to nic na siłę. Można to obejść na zasadzie takiej, że wykupujesz sobie, nie wiem, jakieś tam jazdy u instruktora prawa jazdy. No też można, ale ja akurat nie widzę takiej potrzeby. No. Bo ja wolę sobie iść na parking i sam sobie pojeździć. I poczuć to. Ale Marek, na parkingu nie poczujesz właśnie w takim, wiesz, codziennym ruchu. Ale wiesz, drogowym. Stopniowo. Na zasadzie, wiesz, z dnia na dzień sobie będziemy zwiększać ten. Najpierw sobie na parkingu, żeby wyczuć. Potem, wiecie, można, jak jest w niedzielę, można wrócić z takiego parkingu do domu. Bo ruch jest raczej w niedzielę słabawy, nie? Można wieczorem wyjechać na drogę, gdzie jest praktycznie zerowy ruch. Można. Już się źle czujesz. Ale ja się nie czuję właśnie z tym źle, bo ja akurat jestem na tyle teraz już sprawna i mobilna, że mogę jeździć i bardzo to lubię. Ja lubię. Dlatego to nie jest dla mnie żaden przymus, że ja czuję się w obowiązku, że rodzina potrzebuje tego, żeby był kierowca. Nie. Ja to robię, bo ja lubię jeździć i dla mnie to jest przyjemność. Natomiast jeżeli mogę, to właśnie jeżdżę, nie? Ale jeżeli mam kogoś zmuszać na zasadzie takiej, że go zmusić, a potem nie daj Boże coś by ten i mieć wyrzuty sumienia, że się zmusiło, no to... dlatego lepiej, żeby Marek sam chciał, a potem będzie jego wina. Właśnie, musiałbym sam chcieć, a potem będzie jego wina. I już wszystko wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo o co, to zawsze chodzi. I zobacz, słoneczko już, widzisz, zeszło niżej i już się robi chłodniej, chłodniej. Ale tu się chłodnie do jakiegoś czasu, powiem wam, robi, no. Bo tak mi zawiewa. Widzieliście po moich włosach, że mi tam się robi czupło. Idę oglądać Eurowizję, słuchajcie, dzisiaj. O. Pisaliście mi też w komentarzach, czy lubisz, czy lubicie, czy oglądacie. Oglądam, ale powiem wam, że w tym roku to słabo. Słabo z tym repertuarem. Ale chyba, ta pierwsza część to była porażka. Bo teraz będę oglądała drugi półfinał, nie? I może będzie lepszy. Może będzie coś tam lepszego. Polska będzie w drugim półfinale, także no na pewno będzie coś lepszego. Nawet ta muzyka, znaczy ta piosenka jakoś nie jest moim faworytem, ale jakoś tak na tle tego pierwszego półfinału jakoś się tak jeszcze rytmicznie rysuje i wpada w ucho. Ło, ty! No. Ej, co się dzieje? Idziemy, ewakuacja! Nie wiem, czy w ogóle słuchać, a ja wam powiem inaczej. Bardzo, jak ta piosenka wygrała, ta Polska, to był duży hejt, nie? Się polał. Takie disco polo, takie kontrowersyjne, takie coś, no. No dobra, wiecie, ja tam nie jestem żadnym znawcą muzyki. Jak mi coś wpadnie w ucho, to mi wpadnie. Są piosenki disco polo, które mi wpadły w ucho. Są takie, co mi w ogóle nie wpadły w ucho. Disco polo? A widziałaś polskie wesele bez disco polo? Myśmy takie zrobili majteczki na początku. W kropeczki zawsze były. Myśmy zrobili, słuchajcie, wesele bez disco polo. Na początku miało być z klasą, jak nie? Tak. I słuchajcie, wiecie co było? Goście się w ogóle nie bawili. Wszyscy bo dziedzieli. Wiecie, były takie taka, no, ta, muzyka, taka muzyka była bardziej taka, nie? Normalna. Ale jak zagrali po góralsku, jak było disco polo, wszyscy ruszyli na parkiet, łącznie z Markiem. Wiecie, jak on wywijał, jakie on chałupce tam A nie tańczył, nie? Także wiecie, ale wracając do tej piosenki. Ta piosenka szojo, wiecie. Jakie szojo? Solo! Ale jest też solo. A szojo nie ma? Dobra. Dobra, szojo, solo. W każdym razie jest taka monotonna. To jest piosenka o rozstaniu, że lepiej już solo. Nieważne, ale jest rytmiczna, trzeba powiedzieć. Tak, a tak, pada w ucho. Dla porównania, to co słyszałem w tej pierwszej części tego koncertu, czy tej eliminacji, to była taka porażka moim zdaniem. Nie,
to, no, tego się słuchać nie dało. Wiecie, takie kociowyjce to były. No bo każdy chce jakoś indywidualnie... Ale jak może takie coś... Kontrowersja może. Może ma być czymś zaskoczenie, tak, w tej muzyce, no bo wiesz, to już... A jakie piosenki zawsze wygrywają Eurowizję? No zawsze proste. Właśnie takie proste, rytmiczne, do ucha wpadające. A jak tam są takie kociowyjce... Zresztą Polska też już miała takich wcześniej reprezentantów, to taki poziom artystyczny był... Ale krytykant. Nie, ale tak było. Ale to jedź, zaśpiewaj, wygraj. Mi nie chodzi o to, jedź, zaśpiewaj, bo to nie jest wina do końca tych, co śpiewają, tylko tych, co tą piosenkę układają. No dobrze, ale prosty, nikt nikogo nie zmusza do górniak, śpiewania. Górniak co? Drugie miejsce zajęła, tak? Eurowizji. No to był największy sukces naszych reprezentantów. I ta piosenka wpadała w ucho. Ale nie była takim skokiem, wiesz? Nie była skokiem, ale ładnie, wiesz, fajnie tylko się słuchało. Tylko to była taka raczej ballada, nie? A takie, co? Takie, tu wygrała raz, liryczna, jaka, no, jakieś kury wygrały. Pamiętasz tam z Izraela? Jakieś kury, co tam piało? No, ale tu też chodzi o taką pewną kontrowersję, o takie coś innego, zaskoczenie. A to co ma wygrać? Kontrowersja? Dobra, rozgadaliśmy się na temat Eurowizji, idziemy, kończymy vloga, kochani, bo jest mi... Bo zamarzamy. Chłodno, po prostu są jakieś takie powiewy halne, czy co? Od morza ciągnie. To przecież tak niewysoko. Dobra, to kończymy vloga. Dziękujemy wam za oglądanie, kochani. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście optymistycznie. Jak zawsze. I widzimy się w następnym vlogu, ale napiszcie, co sądzicie o właśnie Eurowizji, a dokładnie nie o samym konkursie, co o tych piosenkach, które były we wtorek i dzisiaj. My jeszcze też nie wiem, jakie I w ogóle piszcie. No, tak, piszcie to nas. Na razie, pa.